Do tej pory objaśniałam, jak używać jQuery do wprowadzania zmian, co moglibyśmy robić również w HTML. Po co to więc? Teraz zademonstruję, jak korzystać z jQuery, żeby zmiany następowały po tym, jak użytkownik coś zrobi. Na przykład, kliknie przycisk, przewinie w dół, wpisze coś w formularzu. Wasze strony nareszcie staną się naprawdę interaktywne. Żeby program reagował na zdarzenia użytkownika, musicie powiedzieć jQuery, które zdarzenia was interesują i którą funkcję trzeba przywołać, gdy do nich dojdzie. Pokażę to na przykładzie kliknięcia przycisku. Bardzo prostego zdarzenia. Najpierw dodam do HTML znacznik przycisku. Zobaczmy. Niech będzie u dołu, albo lepiej u góry strony. U góry. Piszemy button ID równa się krok button, krokodylize, czyli krokodylować. Piękny czasownik. Dobrze. Mam tu już przycisk, ale kiedy kliknę, nie dzieje się nic. Żeby coś się wydarzyło, muszę skorzystać z jQuery. Zatem w JavaScript wprowadzę polecenie jQuery, by wybrać przycisk. Dobrze. Teraz przywołam metodę ON, której używamy w jQuery do przywoływania detektorów zdarzeń. Pierwszy parametr, który wprowadzam, to ciąg znaków z nazwą zdarzenia. W tym przypadku po prostu klik. Drugi parametr to wywołanie zwrotne czyli funkcja, która ma zostać przywołana za każdym razem, gdy dochodzi do zdarzenia. Dobrze. Co więc powinnam wprowadzić do tej funkcji? Podpowiedź. Ja zawsze zaczynam od console.log. Zanim przejdę dalej, upewniam się, że wszystko działa. O, kliknąłeś mnie, lubisz mnie. Dobrze. Teraz przerwijcie odtwarzanie. Otwórzcie konsolę JavaScript, kliknijcie przyciski, sprawdźcie, czy zadziałało. OK. Mam nadzieję, że widzieliście to samo co ja. A teraz niech program naprawdę coś zrobi. Zaznaczę kod modyfikujący dom, który napisałam w poprzednich odcinkach. Wytnę go. I wkleję do funkcji. Szybko zdefiniuję funkcję. Piszę var crocodiles. równa się function nawiasy. I teraz mogę wkleić tu nasz kod. Zrobię ładne wcięcie. Super. Teraz mam funkcję, która wie, jak skrokodylizować stronę. I przywołam tę funkcję za pomocą wywołania zwrotnego. O, tak. Chciałabym, żebyście także to zobaczyli. Zatrzymajcie odtwarzanie i kliknijcie na przycisk. Świetnie, prawda? Wypróbujcie to wszystko w następnym zadaniu.